Do 30 kwietnia przedsiębiorcy z niemal 50 różnych branż mogą jeszcze wystąpić z wnioskiem o zwolnienie z opłacania składek za styczeń 2021 albo za grudzień 2020 i styczeń 2021 albo za luty 2021. Jednym z warunków, by skorzystać z tej pomocy, było przekazanie dokumentów rozliczeniowych za objęty zwolnieniem okres. Przedsiębiorcy, którzy mają obowiązek składania dokumentów rozliczeniowych, mieli na to czas tylko do końca marca. W województwie podlaskim takie wsparcie otrzymało już ponad 7 tysięcy przedsiębiorców, a kwota umorzonych należności to 19 milionów złotych. Właściciele firm poszkodowanych wskutek pandemii COVID-19 mogą ubiegać się o zwolnienie ze składek za styczeń tego roku lub za grudzień 2020 roku i styczeń 2021 roku. Tarcza 8.0 umożliwiła również nieopłacanie składek za luty 2021 roku. Termin na złożenie wniosków za wszystkie te miesiące mija 30 kwietnia tego roku. Wnioski o symbolu RDZ-B7 można złożyć wyłącznie elektronicznie przez Platformę Usług Elektronicznych ZUS. Prawo do pomocy otrzymali przedsiębiorcy z kilkudziesięciu określonych branż. Zakres i forma wsparcia zależy od rodzaju przeważającej działalności gospodarczej według kodu PKD odnotowanego w rejestrach REGON na 30 listopada 2020 roku. O umorzenie składek za luty mogą wystąpić m.in. przedsiębiorcy z branży fitness, gastronomicznej, turystycznej, obiekty noclegowe, uzdrowiska, obiekty kultury i rozrywki, firmy zajmujące się fotografią, produkcją lub dystrybucją filmów i muzyki oraz fizjoterapeuci. Ze zwolnienia ze składek za grudzień i styczeń skorzystają również taksówkarze i prowadzący usługi wspomagające transport. Szczegółowe informacje o możliwościach otrzymania wsparcia dostępne są na stronie internetowej www.zus.pl. Wystarczy odszukać zakładkę Koronawirus, następnie plik Tarcza antykryzysowa, Wsparcie ZUS.